Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. Naszym gościem tutaj w Sopocie jest Mateusz Szczurek, ekonomista, były minister finansów, członek Rady Europejskiej Rady Fiskalnej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Marcin wspominał przed chwilą na antenie, jakie ważne tematy są omawiane w EFNI. Dla mnie najciekawszym jest to, w jaki sposób zmieniają się dwie rzeczy. Inflacja, bo chyba skończyła nam się era taniego pieniądza, i te wyzwania związane ze środowiskiem naturalnym, które de facto w ramach rozwiązywania problemów tych wyzwań klimatycznych powodują, że inflacja jeszcze szybciej rośnie. Bo jest kryzys energetyczny, bo energia jest droga, bo trzeba wymusić, zdaniem Unii Europejskiej, wyższe ceny. Jakie są pańskie intuicje ekonomiczne dotyczące tego, jak będzie się zmieniało otoczenie gospodarcze w najbliższych latach? Jeśli rzeczywiście inflacja jest trwalsza niż tylko efektem odbicia po COVID-zie, oznacza to okres normalizacji polityki pieniężnej, który dla wielu banków centralnych będzie w zasadzie czymś pożądanym, bo przez lata bankom centralnym brakowało instrumentów. I wrócimy do sytuacji, którą my pamiętamy bardzo dobrze, której stopy procentowe po pierwsze mogły się zmieniać, po drugie bywają pozytywne, czy bywają, no, są wyższe niż zero, także w ujęciu realnym. Więc jeżeli inflacja rzeczywiście będzie problemem, no to tak się będzie musiała dostosować polityka pieniężna i stopy procentowe. A to, jak ceny energii, a właściwie transformacja klimatyczna wpływać będzie na inflację, w dłuższym okresie wcale nie jest powiedziane. Znaczy to, co musi się niewątpliwie wydarzyć, to, że czynniki, które negatywnie wpływają na klimat, na jakość powietrza, na ilość dostępnej czystej wody, te muszą być droższe. Inaczej nie dostosujemy swoich zachowań, swojej konsumpcji do tego, jakie naprawdę koszty ponosimy wszyscy za korzystanie z tych rzeczy. Ale czy ogólny poziom cen będzie wyższy? O, to już zależy od rozwoju technologii, zależy od tego, jak szybko znajdą się alternatywy do tych szkodliwych zachowań. I im większa będzie zmiana cen relatywnych, tym szybciej dostosujemy się do tej nowej rzeczywistości, tym mniejszy będzie wpływ na inflację w średnim okresie. A finansiści wierzą, że te technologie są dostępne? Bo ja rozmawiam z różnymi od technologii, jestem wielkim entuzjastą innowacji, ale słyszę nieustannie, że w zasadzie no, węgiel i ropa naftowa i alternatyw nie ma. Tak długo jak węgiel jest dotowany, tak długo jak mamy sytuację, w której akcyza na węgiel do opalania mieszkań czy domów jednorodzinnych jest najniższa w Polsce w porównaniu do innych paliw, no tak długo ekonomicznie opłacalnych innych metod nie ma. Ale właśnie o to chodzi, żeby te zachęty cenowe istniały, bo wtedy pojawia się i popyt, i technologia, bo technologia idzie w ślad za chęcią kupowania przez gospodarstwa domowe, firmy tych nowych technologii. EFNI jest o zmianach. Co będzie jutro, to jest hasło przewodnie. Pan jest członkiem Europejskiej Rady Fiskalnej, która, rozumiem, pracuje nad tym, jak ma wyglądać system fiskalny w Unii Europejskiej. Co się będzie w nim zmieniało? Czy tam też są jakieś innowacje, nad którymi w ramach Rady pracujecie? No, problem europejskich reguł fiskalnych, który bardzo dobrze... Czyli podatkowych? Nie. Tych, które ograniczają wielkość deficytów budżetowych w krajach członkowskich, czy wielkość długu publicznego w poszczególnych krajach członkowskich, jest taki, że one stały się zarzewiem zbyt wielu innowacji. Stały się bardzo skomplikowane, bardzo nieprzejrzyste i trudne do zrozumienia dla przeciętnego obywatela. A reguły są właśnie po to, żebyśmy mogli ocenić rządzących, czy nasze finanse publiczne są bezpieczne, czy też nie. A jeśli reguł staje się bardzo wiele, jeżeli ich wyliczenie staje się czarną magią, no to tej funkcji nie spełniają. I dlatego potrzebne jest koniecznie uproszczenie reguł fiskalnych, wprowadzenie jednej
kotwicy, jednego celu oraz jednego mechanizmu dojścia do tego celu, zamiast całego szeregu mechanizmów, które często mogą być ze sobą sprzeczne. Reguły potrzebują odświeżenia, potrzebują uproszczenia, potrzebują odświeżenia także dlatego, że niektóre z nich są niewykonalne. Na przykład? Na przykład reguła konieczności powrotu, tempa powrotu do długu publicznego, wysokości długu bliżej 60% PKB w określonym tempie. Jeżeli kraj ma 100% PKB długu publicznego, to o 1/20 tej odległości do 60% musi ograniczać dług publiczny z roku na rok. Jeżeli dług wynosi 150% czy więcej, jak w przypadku kilku krajów Unii Europejskiej, to jest to niewykonalne politycznie i niemądre ekonomicznie. I tym samym sama reguła przestaje działać, dlatego że staje się zupełnie abstrakcyjna. Nikt nie może oczekiwać od Włoch jej spełnienia. A jednocześnie ta kotwica długu publicznego jest potrzebna szczególnie dlatego, że Unia Europejska w kryzysie pokazała, że potrafi działać i potrafi dostarczyć elementu ubezpieczenia, to znaczy przez politykę Europejskiego Banku Centralnego, przez wspólne instrumenty takie jak RRF, czyli ten wspólny fundusz odbudowy, a jeżeli mamy ubezpieczenie, musimy mieć reguły, żeby nie nadużywać tego ubezpieczenia. A polskie finanse publiczne na tle Włoch czy Francji, które mają właśnie te bardzo wysokie deficyty, to jest katastrofa, czy nie jest katastrofa w sumie? Żeby ocenić polskie finanse publiczne, żeby dobrze je ocenić, przydałoby się, żeby były one lepiej raportowane. Problem polskich finansów publicznych to zupełne rozmycie i nietransparentność raportowania tego, co właściwie się dzieje w polskich finansach publicznych. Mamy wspaniałą regułę wydatkową, która jest w wspaniały sposób omijana przez nowe instrumenty, przez przesuwanie części wydatków do innych funduszy, co nie powinno mieć miejsca. I aby móc dobrze oceniać stan finansów publicznych, one muszą być weryfikowalne, a to oznacza, że muszą być przejrzyste. Tego w polskich finansach publicznych niestety brakuje. Bardzo serdecznie dziękuję. Mateusz Szczurek, były minister finansów i członek Europejskiej Rady Fiskalnej. Był gościem Biznes 24 podczas 10. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.